Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji serialu od Netflixa. Tym razem jest to serial o kuriozalnym tytule. Jak sprzedawać dragi online szybko. Naprawdę nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale to po prostu brzmi jak tytuł, który po prostu zabije ten serial od początku, bo nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. Ale zostawmy ten nieszczęsny tytuł w spokoju i przejdźmy do samego serialu. Czy warto? Moim zdaniem warto. Ten serial ma naprawdę bardzo fajną, ciekawą fabułę, która potrafi nas wciągnąć. Jeśli lubicie seriale, które są serialami młodzieżowymi, to na pewno wpadnie on Wam do gustu. Główni bohaterowie to takie typowe nerdy, którym nic w życiu nie wychodzi. Na szczęście nie są tak wkurzający i naprawdę bardzo szybko jesteśmy w stanie ich polubić. Nawet ich antagonista, czyli taki typowy osiłek szkolny, jest całkiem nieźle zagrany. Czym ten serial mnie tak dość mocno zaskoczył, to jest brutalność. Naprawdę nie spodziewałem się, że ten serial będzie aż tak brutalny, bo zapowiadało się, że będzie to serial dla takich 12-latków. Natomiast naprawdę w pewnym momencie serial robi się brudny. Natomiast jeśli chodzi o minusy tego serialu, to na pewno to, że jest bardzo krótki. Naprawdę. Nie wiem, czy ten serial miał 2,5 godziny. Czyli naprawdę bardzo krótko i mógłby być nawet po prostu zwykłym filmem. No i tak naprawdę my dopiero zaczynamy się wciągać w tą historię, jesteśmy w nią coraz bardziej zaangażowani i nagle ciach. Koniec sezonu. I to jest bardzo ciekawa zagrywka z jednej strony, bo jestem ciekaw, czy po prostu na drugi sezon będziemy czekać powiedzmy pół roku, czy po prostu Netflix stwierdził, że to i tak się nie uda, zrobimy jeden krótki sezon i dopiero kolejny za rok. To by było trochę gorsze wyjście, no bo jednak bardzo możliwe, że wiele osób o tym serialu już zapomni. I druga rzecz to jest bardzo szybka przemiana głównego bohatera. Otóż on z takiego po prostu, wiadomo, szkolnego popychadła bardzo szybko przemienia się w kryminalistę. Jest ta przemiana może troszeczkę za szybka. Myślę, że bardzo możliwe jest to, że spowodowane jest to tym, że ten serial po prostu był ustalony, żeby mieć 2,5 godziny, no i musieli to jakoś zmieścić. Ale poza tym bardzo pozytywne wrażenia po obejrzeniu tego serialu i myślę, że bardzo serdecznie mogę Wam go polecić. Jeśli już obejrzeliście ten serial, to napiszcie mi, co o nim sądzicie i czy macie podobne zdanie do mojego. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, zostawić łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku.